Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami cytatem reformatora kościoła Marcina Lutra na temat plagi dżumy. Myślę, że jest bardzo praktyczny również w kontekście obecnego sezonu, przez który przechodzimy, nie tylko my w naszym kraju, ale można powiedzieć cały świat, sezonu pandemii czy epidemii koronawirusa. Źródło tego cytatu podam w opisie do tego filmiku, natomiast sam cytat brzmi następująco. Będę prosił Boga, aby nas łaskawie chronił. Następnie się odkażę, oczyszczę powietrze, podam i sam przyjmę lekarstwo. Będę unikać tych miejsc i osób, w których moja obecność jest zbędna, aby nie zostać skażonym i nie przynieść innym zanieczyszczenia, które mogłoby przyczynić się do ich śmierci w wyniku mojego zaniedbania. Jeśli Bóg chce mnie zabrać, na pewno mnie znajdzie, ale ja uczynię to, czego On ode mnie oczekuje, abym nie był odpowiedzialny ani za moją śmierć, ani za śmierć innych. Jeśli mój bliźni będzie mnie potrzebował, nie będę unikał miejsca ani osoby, lecz pójdę śmiało, jak powiedziałem wcześniej. Taka wiara podoba się Bogu, ponieważ nie jest ani zuchwała, ani nierozsądna i nie kusi Boga.